Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Interwax Wacław Górny zaprasza na program. Zaglądamy do kącika naszych nowoczesnych technologii. Dziś wszystko to, co powinniśmy wiedzieć o opryskach i opryskiwaczach. Dokonamy oprysku plantacji rzepaku w celu dostarczenia jej mikro i makro składników. Mamy już wykonane wszelkie prace polowe związane z siewem, nawożeniem i w związku z długotrwałą występującą suszą, mimo zastosowania kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów wieloskładnikowych przedsiewnie, jesteśmy zmuszeni do stosowania nawozów makro- i mikroelementowych dolistnie, gdyż rośliny nie są w stanie pobrać tych składników z gleby, gdyż jest zbyt mało wody, żeby rozpuścić te składniki i żeby były dostępne przez rośliny. Ważne jest, ażeby jesienią dostarczyć siarkę magnez oraz wszystkie niezbędne mikroskładniki. W okresach kryzysowych, a takie są w tej chwili, jesienią na uprawach rzepaku z uwagi na występującą suszę jest bardzo słabe pobieranie makroskładników przez system korzeniowy, który nie jest w pełni i w sposób wystarczający wykształcony. Ważne, ażeby przed zakończeniem jesiennej wegetacji system korzeniowy był na tyle rozwinięty, żeby zagwarantował roślinę przezimowanie. To znaczy, grubo szyjki powinna się kształtować, szyjki korzeniowe od centymetra do półtora, co gwarantuje jej przetrwanie i system korzeniowy później, już po ruszeniu wiosennej wegetacji, pozwala też roślinie pobierać wszystkie składniki z gleby, jak też przetrwać ewentualną suszę. Opryskiwacz powinien być wyposażony w głowice trzypozycyjne, między innymi, gdzie oprysk wtedy jest równomierny na całym polu. Dzięki temu wszystkie składniki zawarte w cieczy roboczej pozwalają na równomierne rozpryskiwanie na polu i wchłanianie przez rośliny. Na program zaprosiło przedsiębiorstwo wielobranżowe Interwax Wacław Górny.